Perłowa rzeka albo rzeka perłowa, komu jak lepiej pasuje. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj przyjrzymy się tej oto właśnie mapie rzeka perłowa. Czy bardzo jest zmieniona? Oj, wydaje mi się, że jest i to bardzo. Kiedyś mapa fajna, naprawdę bardzo fajna, fajnie mi się na tej mapie grało. Tutaj mieliśmy kilka takich newralgicznych punktów zapalnych. Był przepychacz, były górki, kamperki. Było naprawdę tego sporo. Taką randomową podglądkę dla Was dzisiaj zrobię i też z jakimś randomowym graczem. Wszedł do pokoju, założyłem pokój. Jest jak jest. Nie było chętnych do nagrywania materiału, tak więc tak postanowiłem samemu to zrobić. Słuchajcie, mapa... Z tego co widziałem, naprawdę bardzo się zmieniła. Na razie pojedziemy sobie na tak zwany przepychacz. I zobaczcie, tej drogi wcześniej nie było. Tutaj już jest pierwsza zmiana. Mapa dla mnie bardzo wypłaszczona. O wiele bardziej mamy takich otwartych przestrzeni niż to było kiedyś. Zobaczcie, te z tyłu górki, kamperki za mną są teraz praktycznie... Już w historii, bym powiedział, tej mapy. Tutaj mamy przepychacz. Przepychacz aż tak wiele się nie zmienił. Są takie dodatki typu drzewa, jakiś tam jest taki ala most, coś takiego, taki jakby, no nie wiem, łuk. Ale tutaj, zobaczmy tą miejscówkę. Tutaj mogliśmy atakować właśnie naszą drużynę przeciwną. Tu te wszystkie górki, to było wszystko, towarzystwo pochowane. A jak to teraz wygląda? Zobaczcie, płasko. Jak cholera, są owszem jakieś góreczki, ale nie będzie naprawdę problemu z wyspotowaniem przeciwnika. No i to jest to, kurde, wszedł gościu, zamiast pojeździć sobie na nowej mapie, pooglądać, to wszedł, kurde, do bitwy i on od razu jedzie na kapa. No, standard. I tutaj mamy kolejny przepychacz w tym miejscu, gdzie arty bardzo często karały. Trochę mi się wydaje, że jest to zwężone. Dodatkowo, zobaczcie, mamy wjazd do miasta i tą drogą tutaj możemy wjechać do miasteczka. Patrząc na bitwę spotkaniową, tak jak mamy w tym przypadku, no gościu chyba nie myśli sobie, że mu pozwolę na kapowanie, chociaż ma jeszcze sporo czasu, ale tak go może delikatnie pacniemy, może zmądrzeje. Dobra, ale cóż, wracając do mapy. Tego wcześniej nie mieliśmy. Było to zupełnie inne wykonanie tego miasteczka. Miasto, no, trochę nam się rozrosło, a dodatkowo do tego miasta nie możemy wjechać od dołu, od tej strony właśnie, gdzie ja zaczynałem. Dobra, jedziemy sobie teraz w tą stronę. Tutaj kolejna miejscówka, gdzie mogliśmy śmiało spotować naszych przeciwników, jak zaczynali respa. Bardzo szybko te pozycje były zajmowane przez czołgi lekkie. Tutaj właśnie w tym miejscu była baza i dalej ona jest w tej bitwie standardowej. Tam z tyłu było kampienie artylerzystów. I teraz pod tą górką za mną niestety nie da się wyjechać na górę. Kiedyś dawało radę. Teraz zobaczcie, to wszystko jest zamknięte tu, gdzie na górze te budynki po mojej lewej stronie stoją. I jest ten właśnie taki ala łuk. Z kamienia zrobiony, nie wiem, jakieś głazy takie. Tego nie było wcześniej. Jest to taki nowy element. Może dobra osłona od arty będzie. Zawsze gdzieś możemy się schować. Mamy oczywiście taka ala rzeczka i most. To zostało. Tego raczej nie zmienili. Chociaż nie wiem, czy w tej wodzie nie można się utopić. Nie będziemy próbowali. I tutaj zobaczcie, teren no totalnie wypłaszczony. Bardzo wypłaszczone to wszystko jest. Otwarte przestrzenie. Czy to dobrze? Kiedyś ta mapa była taka bardziej bobslejowa. Teraz zrobiła nam się no bardzo płaska. Z jednej strony dobrze. Dla czołgów lekkich, dla kołowców na przykład. Ale jest sporo, podejrzewam, takich zdradliwych miejsc. A no najgorsze jest oczywiście to, jeżeli będziemy jeździli na otwartym polu. Bardzo łatwy cel. Zobaczcie, tej drogi również tutaj po mojej prawej stronie nie było. Ona była, ale nie prowadziła nas tam, gdzie teraz jedziemy. Była o wiele bardziej niżej. Tutaj akurat ta droga jest niezmieniona, jest tak jak było.
Te budynki również delikatnie może są zmienione. I tu była taka również górka kamperka. No, nie mogę wyjechać. Kurde, gościu mnie pośpiesza. No i zobaczcie, z tej górki również, no bardzo to zostało zniwelowane. Mamy, ciężko będzie, naprawdę ciężko będzie tutaj w ogóle wystać. A na zimnej wojnie, bo ta mapa również będzie na zimnej wojnie, bardzo zdradliwa. Kurde, kolego, weź nie kapuj, żeż, no. Pojeździ, popatrz, połóż się trochę mapy. Jechał baran na kapa i kapuje, no. Tutaj również to jest zmienione, tej groty takiej nie było. Teraz możemy jej górą przejechać. I co jest istotne, zobaczcie, zaraz wam pokażę. Do tego miasteczka kiedyś mogliśmy wjeżdżać, gdzie również czołgi z przepychaczu, czy tam z przepychacza, jechały i mogły również wjeżdżać. A teraz zobaczcie, jest to wszystko zamknięte od tej strony. Nie możemy podjechać, zobaczcie, tutaj były wjazdy normalnie bez żadnego problemu, a teraz, tadam, nie mamy przejazdu. Bardzo również zdradliwa sprawa, ktoś jeżeli na tej mapie będzie grał pierwszy raz, no to trochę może być zdziwiony. Tutaj mamy rzut z góry, no i bardzo dużo tych właśnie przestrzeni takich otwartych jest, te górki, wszystko to jest wypłaszczone. Z jednej strony dobrze, ale no musimy się kompletnie na nowo przestawiać na tej mapie. Tutaj mamy ten właśnie chyba najwyższy punkt, który był, gdzie no spora góra tam była, a teraz no zobaczcie jak to wygląda. Wszystko wypłaszczone, naprawdę. I co, aż tak wiele tych krzaków nie ma. Tego nie było wcześniej, teraz mamy tutaj jakąś wodę. No, lajty tutaj również nie będą miały zbyt łatwego zadania, ale gdzieś tam jakieś krzaczory są. Zupełnie bym powiedział nowa mapa, naprawdę zupełnie nowa mapa. Czy mi się podoba? Kiedyś, no podobała mi się mapa Perłowa Rzeka, a czy teraz mi się akurat będzie dobrze na niej grało? Nie wiem, chociaż no te otwarte przestrzenie dają nam inne możliwości, tak? Pewnie czołgi ciężkie spotkamy tam, gdzie ich miejsce, czyli na przepychaczu. No tutaj mi się wydaje, że takiego bonusa będą miały właśnie czołgi mobilne. Sporo jest naprawdę tego otwartego pola. Miasto może, no nie wiem, kurde, może się wydawać trochę zdradliwe, dlatego że praktycznie z każdej strony jesteśmy na otwartym polu. Niby są budynki, ale zobaczcie, te szczeliny są bardzo małe i jeżeli ktoś wceluje, no to może być naprawdę ciężko. Również czołgi ciężkie mają, no, może ciut większe możliwości. Wydaje się ta mapa o wiele większa, ale tak naprawdę no nie jest, tylko po prostu jest to wszystko wypłaszczone, nie ma tyle górek. Nawet bym powiedział, że nie ma chyba tyle krzaczorów, co było kiedyś. Kiedyś tych krzaków mieliśmy o wiele, wiele więcej. Tych pól ryżowych natłukli jak cholera. Miasto nam się delikatnie właśnie rozrosło. No, ciekawi mnie, naprawdę bardzo mnie ciekawi rozgrywka na tej mapie. Ktoś, jeżeli nie grał jeszcze na tej mapie i kompletnie jej nie czai i gdzieś wystawi się na otwarte pole, szybko może wrócić do garażu. Tak więc tak się prezentuje nowa, stara mapa Perłowa Rzeka. Z mojej strony to wszystko, dziękuję wam ślicznie za uwagę i do usłyszenia, hej!